Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary. W poniedziałkowy wieczór, Aneta Kuberska-Bębas. Witam Państwa bardzo serdecznie w Duchowym GPS-ie. Dzisiaj, proszę Państwa, audycja nasza w sposób wyjątkowy będzie przeprowadzona, chociaż właściwie nie w sposób wyjątkowy dla tych dni i dla i naszej anteny, i innych anten, innych rozgłośni radiowych czy stacji telewizyjnych. Mamy czas kwarantanny, więc i my nie spotykamy się w studiu radiowym, ale łączymy się dzięki różnego rodzaju dobrodziejstwom elektronicznym. No i właśnie w taki sposób teraz kontaktuję się i rozmawiam z księdzem Przemysławem Sawą. Szczęść Boże, witam księdza serdecznie. Szczęść Boże, witam serdecznie. Ten wyjątkowy sposób polega na tym, że ksiądz jest u siebie w domu. No bo mamy czas domowego kościoła generalnie, tak? I domowego życia. Czuję się troszkę jak ojciec pustyni, tak? Czy jakiś mnich, który anachoreta siedzi w swoim domu. Ale rzeczywiście tak w większości spędzam teraz dni. A księdzu udaje się zachować rzeczywiście ten czas kwarantanny? Pytam o to w takiej szerszej perspektywie. Jak wygląda czas kwarantanny właśnie u duchownych, u księży? Czy tych obowiązków duszpasterskich jest mniej czy więcej? Myślę, że każdy to inaczej przeżywa i organizuje. Ja nie mam tyle obowiązków parafialnych, więc mam z jednej strony czas na jakieś czytanie, nadrabianie lektur i pisanie różnych rzeczy, to te obowiązki wynikające z uniwersytetu. Natomiast dużą część jednak pochłania mi duszpasterstwo internetowe, przygotowywanie materiałów, gdzie no, odpowiadam na pytania ludzi zagubionych całą tą sytuacją, która się dzieje i tym religijnym wymiarem. Natomiast bardzo mocno razem z najbliższymi współpracownikami ze Szkoły Ewangelizacji Cyryli Metody podjęliśmy taką codzienną służbę przez taki kościół online. Nie tylko modlitwy czy transmisja mszy świętej, ale różnego rodzaju programy takie teologiczne, czy duchowe, czy życiowe, także dla najmłodszych. To podjęliśmy z naszej domowej kaplicy w biurze Szkoły Ewangelizacji w Bielsku. I to jest to duszpasterstwo internetowe, czyli tak, to dość dużo pochłania czasu, natomiast jakby istotą tego od samego początku było, że nie tylko transmisja jest taka jakby w jedną stronę, ale ludzie mogą dzwonić, pytać na żywo, tak, i uczestniczyć w tym, co przygotowujemy. A w jakim sensie sami kreują, zwłaszcza wieczorne rozmowy Polaków, bo tak to sobie nazywamy. Teraz funkcjonujemy w takim momencie i w tak wyjątkowej sytuacji, że jesteśmy skazani na taką formę duszpasterstwa. Mówię skazani, bo ona dla większości z nas jest pewnie formą niewygodną, dokuczliwą, bo jest nam narzucona. Ale z drugiej strony, jak przyjdzie już taki moment, kiedy będziemy mogli wyjść z domu, no to wiemy, że nie zawsze wszyscy chętnie do kościołów wędrowaliśmy, kiedy mogliśmy to czynić. Nie boi się ksiądz, że duszpasterstwo internetowe pozostanie nawet wtedy takim dominującym. Znaczy, ono nie zostanie, dlatego że człowiek z natury swojej, zdrowy człowiek, dąży do realnego spotkania z drugim człowiekiem. Myślę, że taki post od, bo tak to trzeba powiedzieć, od Eucharystii, od sakramentów, bo nie jest to post od Jezusa, od wiary i od Kościoła, ale post od tej rzeczywistości sakramentalnej i wiary przeżywanej we wspólnocie takiej fizycznej, prawda, zgromadzonej w jednym miejscu, może przysłużyć się paradoksalnie temu, że odkryjemy jeszcze bardziej wartość tego, co mamy. I spotykam już ludzi, którzy dzwonią czy piszą: ojcze, no odkrywam, że no tak, zaniedbywałam spowiedź czy mszę świętą, a teraz tak bardzo bym chciał skorzystać z tych sakramentów, no a są obostrzenia i nie mogę. No to jest jakaś nauka, którą jeśli człowiek dobrze podejmie i wykorzysta, zaowocuje, tak? Natomiast myślę, że nie boję się tego, że jakby całość duszpasterstwa pójdzie online, z tej racji, że ani ci, którzy to przygotowują, nie wytrzymaliby, to jest po pierwsze, ani ci, którzy są odbiorcami, może nawet kreatywnymi, ale jednak odbiorcami takiego duszpasterstwa, też na dłuższą metę nie dałoby się. Coś, co jest siłą,
tego duszpasterstwa online teraz, to jest po prostu stan, w którym jesteśmy. To jest konieczność. Natomiast myślę, że wyzwala się kreatywność od tej strony, od której byśmy się nie spodziewali u wielu ludzi. I to, jeżeli będzie dobrze wykorzystane w przyszłości, może zaowocować takim odnowieniem duszpasterstwa w wielu punktach. Czyli raczej bez strachu, a z nadzieją na to, że to, czego nauczymy się teraz, jeśli chodzi o nowe przestrzenie internetowe, czy przestrzeń internetową, jej wykorzystywanie dla Jezusa, dla Kościoła, że to może zaowocować w przyszłości? Zdecydowanie tak. Znaczy ja mam jeszcze jedną tutaj refleksję związaną właśnie z tym, dość brutalną czy bolesną. Proszę, żeby się nie obraził, kogo to będzie dotyczyło, ale myślę, że to jest bardzo, bardzo poważna lekcja dla niektórych księży, którzy przez lata nie rozwijali w żadnym aspekcie tego, co niosą nowe media, przede wszystkim internet, jak na przykład przygotowanie łączy internetowych do transmisji różnego rodzaju wydarzeń, czy niefunkcjonalne strony internetowe, no bo teraz zostali tak naprawdę bez kontaktu ze swoimi wiernymi. Ci, którzy mieli już jakieś możliwości, troszkę je poprawili i tak naprawdę są w jedności z ludźmi, z tymi, którzy chcą słuchać, oglądać, a takich ludzi jest coraz więcej. No ale te parafie, w których po prostu to są lata zaniedbań pod tym względem, przecież internet nie pojawił się rok temu, tylko duszpasterstwo w stylu, no mam ludzi na mszy świętej, wszystko jest dobrze, cóż mi więcej trzeba, no to teraz ci księża nie mają żadnej możliwości dostępu do ludzi. Po prostu jakby oddają tych ludzi innym, prawda? Dobrze, że jeżeli ludzie znajdą gdzieś transmisję mszy świętej, jakieś spotkania, modlitwy, czy coś, co ich odżywia duchowo, natomiast oni nie mają możliwości usłyszeć głosu swojego księdza, swojego proboszcza czy swoich wikariuszy. No i to jest, to powinna być poważna taka nauka, że dzisiaj nie tylko z powodu epidemii, ale w ogóle z powodu tego, jaki jest świat, powinniśmy jako Kościół postawić na media, na te tradycyjne oczywiście, radio, telewizja, jak są potrzebne teraz, to widać. Ale też te lokalne możliwości komunikowania się z ludźmi, jak choćby YouTube czy inne platformy. To widać było w tym pędzie o 1000 subskrypcji. Niektórym się nie udało to znaleźć, albo było to takie żebranie o to, żeby ktoś zasubskrybował, żeby można było z prostych urządzeń nadawać transmisję przez YouTube. No, to powinna być naprawdę nauka dla wszystkich duszpasterzy, dla środowisk, dla parafii przede wszystkim, ale też dla wspólnot ruchów, że na mediach nie wolno oszczędzać i należy inwestować także materialnie. O tym, co zostanie nam z tych dni dla Kościoła, jaką lekcję wyciągniemy ze społecznej kwarantanny i z epidemii, w czasach której w tej chwili funkcjonujemy. O tym wszystkim dzisiaj rozmawiam z księdzem Przemysławem Sawą. Za parę chwil do naszej rozmowy wrócimy. Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21 w Radiu M. Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary. To wyjątkowy czas, bo czas Wielkiego Postu. Ale ten tegoroczny Wielki Post jest także wyjątkowy, trudny, uciążliwy, dla niektórych także smutny, bo przecież mamy także ofiary śmiertelne w Polsce, no a obserwujemy ogromne tragedie we Włoszech, ogromne tragedie w Hiszpanii, w Stanach Zjednoczonych, wcześniej w Chinach, no i właściwie na całym świecie, bo koronawirus, epidemia, której jesteśmy wszyscy w jakiś sposób ofiarami, dotarła już do całego świata. Ksiądz Przemysław Sawa dzisiaj jest moim i Państwa gościem. No i próbujemy zastanowić się nad tym, jaki Kościół ma być w tym czasie epidemii i społecznej kwarantanny i czego możemy też jako wspólnota wierzących nauczyć się z tego czasu. Bo to jest z jednej strony tak, proszę księdza, że rzeczywiście wielu z nas pewnie poczuło takie ukłucie w sercu. Kiedy mogłem bez problemu pójść do kościoła, to często mi się nie chciało. Często zaniedbywałem mszę świętą, czy nabożeństwa, czy po prostu takie samotne odwiedzenie kościoła,
No a teraz jest to niemożliwe, a teraz trudno jest mi nawet skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania. A teraz jestem skazany na tylko transmisję Przeświętej w telewizji, w radiu, czy za pośrednictwem internetu. Rzeczywiście można powiedzieć, że duszpasterstwo przeniosło się do środków społecznego przekazu, że duszpasterstwo przeniosło się do internetu, ale z drugiej strony też słyszy się takie opinie, czy takie słowa, no czekają księża jeszcze gdzieniegdzie pod telefonami, mają możliwość, aby bezpiecznie wyspowiadać ludzi i jakoś kolejek nie ma. Nie ma kolejek, bo myślę, że Polacy są tutaj bardzo teraz posłuszni, choć oczywiście nie wszyscy, nie wszystko wygląda idealnie i dostosowali się do tych apeli zarówno władz państwowych, jak i kościelnych o tym, żeby zostać w domu. Tak? I tu wielka pomoc mediów, nie tylko takich o jak YouTube, że ktoś coś nadaje ze swojej parafii czy wspólnoty, ale właśnie tak jak Radio M, jak inne rozgłośnie czy telewizje, no bardzo tutaj wydaje się współpracują teraz z Kościołem i rzeczywiście, no to pewien paradoks, że nawet stacje, które tak dość krytykowały Kościół, teraz no, współpracują i choćby przez transmisję czy przez jakieś materiały właśnie takie związane z wiarą, to pokazuje, że potrafimy się zjednoczyć w sytuacji trudnej. I za to jest wielkie takie podziękowanie dla mediów, no jest konieczne. Natomiast pytanie, czy to jest duszpasterstwo, tu oczywiście możemy rozmawiać i spierać się, choć może nie czas i miejsce. Natomiast myślę, że cały czas to są wyzwania i musimy dobrze odczytać też, co Pan Bóg od nas jako Kościoła chce całej tej sytuacji, bo nie możemy zamknąć tylko tego do takiej kwestii, mamy epidemię, pandemię, Boże, niech to się skończy, prosimy Cię, jak się skończy, wracamy do tego, co było, bo jednak Kościół musi się zmienić i to bardzo. Z jednej strony ta dyscyplina, no to rzecz bardzo dobra. Dostaliśmy nakaz od nie tylko władz świeckich, ale od naszych biskupów, żeby pozostać w domu, żeby podporządkować się władzy świeckiej, która ustaliła maksymalną liczbę osób uczestniczących w celebracji liturgicznej na 5 osób. I to jest oczywiście wyraz pewnej odpowiedzialności, ale pojawiły się też pytania i wątpliwości związane no właśnie z takim jednakowym czy sprawiedliwym traktowaniem wszystkich przestrzeni, bo mamy niektóre przestrzenie kościelne, jak chociażby katowicką katedrę, gdzie 5 osób to właściwie jeśli wejdzie do tego kościoła, to może się w ogóle nawet nie zauważyć, bo to jest tak ogromna przestrzeń. Wiemy, że w sklepach, które są otwarte, w sklepach wielkopowierzchniowych, w tych dniach w danym jednym momencie przebywa znacznie więcej niż 5 osób. Nie szokuje to księdza? Takie restrykcyjne traktowanie akurat przestrzeni liturgicznej, przestrzeni sakralnej? Ja bym tak, nie patrzył na to, co robią inni, tylko patrzył, co mamy robić my, jako Kościół. Można zadawać oczywiście pytania, tak? Bo nie chodzi o to, że mamy wszystko bezrefleksyjnie przyjmować. Natomiast każdy musi patrzeć swojej odpowiedzialności, tak? I tutaj Kościół no, podejmuje tą no, chyba najtrudniejsze decyzje, no bo dla każdego biskupa, czy proboszcza, czy w ogóle księdza powiedzieć, że proszę nie przychodzić na mszę świętą, to są chyba najtrudniejsze chwile, jakie mogą być, no bo one nie są naturalne, tak? Natomiast co jakby musimy uwzględnić? Kiedy zastanawiałam się nad tą kwestią, tak jeszcze przed tym pytaniem, to sobie myślę tak, po pierwsze, ci, którzy są odpowiedzialni za sklepy, też mają swoją tutaj działkę do wykonania. Jak to organizują? To już niech oceniają konkretne służby. Ja teraz rzadko chodzę do sklepu, ale mam jeden, do którego teraz staram się iść raz w tygodniu, żebym miał co jeść. I naprawdę jest bardzo dobrze zrobione, że jest wpuszczanie ludzi, bodajże tylko może być w niemałym sklepie, 15 osób, tyle jest wózków, bez wózka nie można wejść i czeka się na zewnątrz, aż wózek zostanie zdezynfekowany i może następna osoba wejść. No mogę powiedzieć, głupio się człowiek czuje, ale czuje się bezpiecznie. A wiem, że są sklepy takie, w których to się w ogóle nie przestrzega. To już jest kwestia, po co ludzie do takiego sklepu idą
i odpowiedzialność tych, którzy tam kierują. Natomiast ze strony Kościoła, no ja sam przeżyłem taką niedawno sytuację, gdzie jeszcze miałem codzienny dyżur jako misjonarz miłosierdzia w Kościele Serca Pana Jezusa w Bielsku Białej przy dworcu, ale już była restrykcja 5 osób. No, a było więcej. No i musiałem powiedzieć, bardzo proszę, żeby tam chyba 2 czy 3 osoby opuściły kaplicę, przerwały adorację, bo jest nas tu więcej, tak? Nie licząc mnie jako spowiednika sprawującego sakrament, tak? No, nigdy czegoś takiego nie musiałem mówić, tak? Choć bardzo mocno jest wyakcentowane przy drzwiach, było, żeby nie przebywać w liczbie więcej niż 5, ale część osób sobie nie bierze tego w ogóle do serca, że to jest, ja mogę być tym 6, to niech sobie kto inny wyjdzie, tak? Więc takie przykłady miały miejsce. Teraz druga rzecz. Jednak w kościele stoimy dłuższy czas, zasadniczo nieruchomo, znaczy się nie przesuwając się tu czy tam, poza procesją do Komunii Świętej. Dalej wypowiada się słowa, śpiewa się. No to tworzy zupełnie inny kontekst niż jak ktoś przeleci przez sklep, bo to też nie jest czas, żeby chodzić po halach i się zastanawiać, co kupić. Tylko też służby zachęcają do tego, żeby zrobić po prostu sobie listę i biorę po kolei, ciak, ciak, ciak i wychodzę, tak? Natomiast pytanie o Kościół. A jak to potem jakoś poukładać? No tak, katedra Chrystusa Króla jest rzeczywiście duża. To od czego to od metrażu Kościoła by to podzielić? Czy od jakiegoś, nie wiem czego, ile jest naw bocznych, czy jest jedna nawa? Myślę, że byłoby to dość trudne i w jakim sensie myślę, że to jest takie sprawiedliwe, że po prostu jest 5. Taka jest moja opinia, tak? Można się oczywiście z nią nie zgadzać, ale przyjmuję to, co mówią służby i to, co mówią biskupi. I myślę, że przetrwajmy to. No, ten miesiąc jeszcze jakoś, daj Boże, tylko miesiąc, no musimy jakoś to wziąć na barki i się z tym zmierzyć. Natomiast myślę, że kiedy wchodzimy w ogóle w życiu na teren porównywania się, tak, albo tamten człowiek tak zrobił, to ja robię tak, albo jakichś rozwiązań, no to zawsze nam coś krzywo wyjdzie, tak? No niech każdy patrzy tego, za co odpowiada i myślę, że w tym pierwszym okresie tak restrykcyjne środki są słuszne. A kiedy epidemia będzie wyhamowywać, to myślę, że też i obostrzenia będą stopniowo luzowane i dzięki temu będziemy mogli jakoś wracać do normy. Natomiast no, najtrudniejsze byłoby, co, 50, a 51 już musi zostać za drzwiami, tak? Ale nie mogłoby tam być również 50 ludzi przed kościołem razem, tak? Więcej niż 50, tak? Bo to wtedy dotyczyły te ograniczenia w ogóle, tak, zgromadzeń. No, kto to ma robić? Jak to liczyć, tak? Kto ma wyjść potem z kościoła, kiedy wejdzie więcej osób? No to są trudne pytania, zwłaszcza kiedy jesteśmy przed trudnym okresem pod tym względem właśnie, jakim jest Triduum Paschalne. Myślę, że byłoby za dużo nerwów i takich niepotrzebnych przepychanek w kościele właśnie, kiedy by nie było tak restrykcyjnie, jak jest teraz i co też przyjmują księża biskupi. Więc myślę, że w jakimś sensie ze sprawiedliwości dobra decyzja. A jak właśnie przeżyć w tym czasie Wielki Tydzień? Bo przecież już w najbliższą niedzielę, Wielki Tydzień, rozpoczniemy niedzielą palmową. No i to będzie dla wielu z nas pewnie jeden z najtrudniejszych wielkich tygodni, jakie przyjdzie nam przeżyć, bo przyjdzie nam go przeżyć w odosobnieniu, w zamknięciu, poza przestrzeniami kościelnymi. O podpowiedzi, jak to zrobić, żeby zrobić owocnie, zapytam za kilka chwil księdza Przemysława Sawę, który jest dzisiaj moim i Państwa gościem. Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21:00 w Radiu M. Duchowy GPS. Nawigator na drogach wiary. Trwa Wielki Post i to jest wyjątkowy Wielki Post, bo mamy niespotykaną sytuację, w której zostaliśmy zmuszeni do zamknięcia, do wycofania się, radykalnego wycofania się z naszych wszystkich społecznych funkcji, do pozostania w domach, do tego jesteśmy zachęcani i zobowiązani. No i to będzie wiązało się także z tym, że Wielki Tydzień, który rozpoczniemy już w najbliższą niedzielę, niedzielą palmową, będzie bardzo wyjątkowym
wielkim tygodniem dla większości z nas, bo przeżytym poza przestrzenią sakralną, poza przestrzenią liturgiczną. Ksiądz Przemysław Sawa dzisiaj jest moim i Państwa gościem. Jak przygotować się, proszę księdza, do takiego wielkiego tygodnia? No bo to jest tak, że większość katolików, pewnie takich świadomych i praktykujących, czeka bardzo mocno właśnie na ten czas Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, bo myślę sobie, poza tym, że wiemy doskonale, że Wielkanoc, właśnie Triduum Paschalne, to jest, tak nas uczy Kościół, absolutnie szczyt roku liturgicznego, szczyt roku Kościoła, to ta liturgia Triduum Paschalnego jest tak bogata, tak piękna i tak przyciągająca wielu z nas, że no nie bez powodu właśnie w tym czasie kościoły są najbardziej, najtłumniej odwiedzane przez wiernych, a teraz będą puste. To jak to przeżyć, proszę księdza? Zacznę od tego, co bardzo mnie poruszyło jeszcze przed Wielkim Postem. Zdanie z orędzia Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post tegoroczny, gdzie on mówi, odwołuje się do Księgi Ozeasza, do fragmentu, w którym Bóg mówi, że wyprowadzi Izrael na pustynię i będzie przemawiać do serca Izraela. I papież to odnosi, że Wielki Post jest właśnie takim czasem, gdzie Bóg zaprasza nas na pustynię, aby jeszcze bardziej usłyszeć Jego Słowo i by to Słowo wybrzmiało w nas. I to jest oczywiście jak najbardziej słuszne i niejednokrotnie w takich okresach przygotowania do świąt warto się odnosić do tego fragmentu. Natomiast papież ten wątek kończy czymś takim, nie mam teraz tekstu przed sobą, więc mówię z głowy, że Bóg jednocześnie będzie przychodził na swój sposób, żebyśmy nie byli zarozumiali co do dróg i form naszego nawracania się. To zdanie jest bardzo mocne, można przeczytać to w orędziu, wtedy ono wybrzmi jeszcze mocniej, nie sparafrazowane, gdzie Pan Bóg nas zaskoczył, tak dopuścił tą sytuację, bo przemawia do naszego serca zupełnie od innej strony. Tak sobie myślę, dla mnie też to jest oczywiście trudne, bo posługa w Wielkim Tygodniu i liturgię, też Pascha Nocna, którą od lat sprawuję, no w tym roku nie będzie tego, ale Pan Bóg jest, Jezus Zmartwychwstały jest. I może znowu odnosząc się do Słowa Bożego, gdzie Bóg mówi do proroka, że nienawidzi świąt Nowiu i tak dalej, tak sobie czasem pomyślałem, a gdyby tak Pan Bóg powiedział o nas, o naszym świętowaniu, tak? Gdzie bardziej czasem skupiamy się właśnie na tym, co zewnętrzne, nawet w duchowości, niż na bardzo głębokim spotkaniem z żywym Bogiem. Może to jest taki czas, w którym Bóg mówi, słuchajcie, to jest ważne, zwyczaje, tradycje, to podtrzymujcie, tylko halo, ja tu jestem najważniejszy. I możecie świętować zwycięstwo Jezusa, możecie świętować ogromną miłość Pana Boga inaczej. Skoncentrujcie się na tym, co najistotniejsze, tak? Obrzędy wrócą. Tradycja może być podtrzymywana dalej, a w tym roku Bóg mówi, słuchajcie, trzeba zwrócić uwagę na coś innego. Ja to tak odczytuję, jako czas takiej łaski w związku z tym. Nie żeby deprecjonować liturgię, tak? Tylko nawet i wśród wielu pobożnych ludzi właśnie, tak? Liturgia i taka poprawność liturgiczna, no taka przesadna nawet, no jest wyrazem wielkiej miłości do Pana Boga i nagle to wszystko musi być zminimalizowane, bo Bóg ma być ukochany. Relacja z Jezusem jako osobą ma być naszym udziałem, a nie same obrzędy, tak? Chociaż jeszcze raz podkreślam, mają swoją wagę i nie wolno ich zaniedbywać, ale w wierze o coś innego chodzi, tak? Ryty, obrzędy, tradycje mają być formą mojego spotkania, ale w centrum życia ma być osoba Jezusa. I taki mamy Wielki Post i takie będą święta, bardziej wyciszone, bardziej takie medytacyjne, może więcej właśnie ze Słowem Bożym, więcej z modlitwą uwielbienia, więcej modlenia się pragnieniem Jezusa, to będzie chyba taką wielką pomocą i okazją do tego, żeby spotkać Pana. Myślę, że przyzwyczailiśmy się bardzo i też w tym duszpasterstwie online to widać, że co my mamy jako propozycja dla ludzi, jako Kościół, co my proponujemy ludziom. Gdzieś tam znalazłem w internecie słuszną uwagę, no że tak naprawdę poza transmisjami nabożeństw i mszy świętej to niewiele, ale to odsłania
jakie też jest duszpasterstwo, na ile my budujemy wspólnotę taką realną, bo potem łatwo jest ją zbudować online, kiedy nie można się spotkać razem. To jest bardzo, bardzo, bardzo tutaj istotne. I myślę, że to jest bardzo dobra lekcja, trudna. I skoro się zdarzyła, to trzeba to po prostu przyjąć, że trzeba przebudować wiarę, żeby była oparta na relacji osobistej z Panem Jezusem i żeby Kościół budować nie tylko pobożnością, kolejne akty kultu, nabożeństwa, to jeszcze to dołóżmy, jeszcze tamto dołóżmy, no bo w pewnym jeden moment może być taki i nic z tego nie ma, tylko żeby budować Kościół przez relacje, przez więzi, że nie tłumy, nie liczenie, ile masz ludzi, a ile nie masz ludzi, a ile macie we wspólnocie, a wy ile macie, tylko żeby budować relacje, bo wtedy Kościół przetrwa i nawet w takim wojennym, bym powiedział, okresie, tak, no bo to jest ta wojna z niewidzialnym wrogiem, koronawirusem teraz, że Kościół przetrwa i Kościół będzie umocniony. Także myślę, że te dwie rzeczy są tutaj istotne. Natomiast rzecz, która jest bardzo, bardzo ważna, to jest to, żeby trzymać się tutaj zdrowej nauki Kościoła i nie buntować się też gdzieś i tak wewnętrznie, bo to, że my zewnętrznie nie pójdziemy na przykład do kościoła, nie będziemy, nie wiem, walić w drzwi i robić pikiety, to jest jedna sprawa, choć już różne takie akcje się tu czy tam zdarzyły. A tu chodzi o posłuszeństwo takie wewnętrzne. Przyjmuję w pokorze, Panie, taki czas przyszedł, ale jestem dla Ciebie, a Ty jesteś dla mnie i to nam pomoże przeżywać te święte dni, a może odkryjemy bardziej właśnie tą liturgię domową, modlitwę domową, która jest zaniedbywana, a może bardziej się zbliżymy teraz myślą do ludzi, którzy są prześladowani, a może w końcu przestaną się niektórzy na przykład w Polsce wymądrzać, jak krytykowali dokument o Amazonii, synod o Amazonii, bo w takiej sytuacji, jak my jesteśmy teraz, są rzesze ludzi w Amazonii, zresztą nie tylko tam, którzy nie mają dostępu do sakramentów, do spowiedzi, do Eucharystii, bo po prostu brakuje księży. No myślę, że Pan Bóg kruszy tutaj w tym wszystkim naszą taką pychę. Niektórzy płaczą, że nie można iść z koszyczkiem, że nie będzie palm, a ludzie w wielu miejscach na świecie, to jest jako norma ich życia, chcieliby być na mszy świętej, a mają ją kilka razy w ciągu roku, kiedy tylko ksiądz przyjedzie. No więc odkrywajmy ten głębszy wymiar wiary, ale podkreślam zdrowej wiary, bo dzisiaj też nie brakuje różnego rodzaju zwodzicieli i tych, którzy sieją zamęt, no niestety także i kapłanów, gdzieś prowadząc na manowce życia, strasząc i pewne katastroficzne wizje świata i rzeczywistości gdzieś tak przedstawiając. A może jest nam po prostu podarowany taki czas? Oczywiście nie chcę tutaj, broń Boże, sugerować, że to Pan Bóg wymyślił koronawirusa i nam go tutaj przysłał, ale może ten czas można właśnie potraktować jako takie lepsze zjednoczenie się z Chrystusem, bo przecież no właśnie wchodzimy w ten moment końcówki Wielkiego Postu, Wielkiego Tygodnia, w którym będziemy jeszcze dobitniej, jeszcze bardziej, jeszcze głębiej wspominać i jednoczyć się z osamotnionym Chrystusem, z Chrystusem, który też w jakiś sposób z poczucia odpowiedzialności, poczucia obowiązku i w posłuszeństwie no przyjął ten czas i takie zadanie, jakie zostało mu postawione, powierzone, jakie stanęło po prostu przed nim. I tak sobie myślę, że być może właśnie ta sytuacja nieprzypadkowo dzieje się w Wielkim Poście, a jeżeli przypadkowo, to może warto właśnie potraktować ją jako takie dobre rekolekcje, dobrą podpowiedź dotyczącą tego, jak lepiej zrozumieć w ogóle Chrystusa właśnie przeżywającego swoją mękę, swoją śmierć. Dwie myśli mam, słuchając tego pytania i tych wniosków też. Pierwsze jest takie, że łatwo jest śpiewać gorzkie żale, przybywajcie, kiedy idzie się po obiadku w niedzielę do kościoła, po kawie czy przed kawą i tradycję zachowaliśmy. Oczywiście nie mam nic przeciwko gorzkim żalom, tylko to jest prosto zrobić. A teraz przychodzą gorzkie żale, w których nie tyle śpiewamy te gorzkie żale, co my je przeżywamy. I to jest ta tajemnica zakrytego Chrystusa, zakrytego krzyża. To jest no, swoistego rodzaju doświadczenie właśnie ciemnicy, związania Pana Jezusa, ukrzyżowania, że nie może się ruszyć, już chodził, błogosławił, uzdrawiał, a teraz już jest ukrzyżowany, tak? To jest, będzie szczególna cisza Wielkiej Soboty, tak? Tak, zauważmy, że w tym roku nie będzie tłumów, w ogóle nie będzie błogosławienia pokarmów wielkanocnych, dla niektórych to prawie że sakrament. Będzie cisza. Myślę, że znak właśnie zamkniętego kościoła,
tej ciszy, tego, że zobaczmy, że nie buduje się w tym roku ciemnic, bożych grobów, to jakby wszystko wskazuje, słuchajcie, wyciszcie się i zobaczcie, co jest najistotniejsze, czyli Bóg, czyli Jezus. To jest pierwsza myśl. A druga, tak, to są szczególne rekolekcje. No, mi w tym roku z tych zaplanowanych udało się w dwóch parafiach, że tak powiem, udało się przeprowadzić rekolekcje ewangelizacyjne. Dobry czas. Za granicę nie poleciałem, już odwołałem, bo wtedy jeszcze nie było oboszczenia, ale bałem się, że będzie i rzeczywiście tak się stało. A w dwóch parafiach musiałem odwołać misje, takie tygodniowe. No to też trudno oczywiście, bo wiele przygotowań, wiele miesięcy przygotowań, ale w przesłaniu do parafian, proboszczów tychże parafii, no powiedziałam jasno, że teraz doświadczamy takiej ciszy, spotkania z Panem, teraz jest dobre przygotowanie do prawdziwych rekolekcji czy misji, które będziemy przeżywali fizycznie, ale tak naprawdę teraz się dokonuje coś najistotniejszego, czyli nasze poszukiwanie Boga, nasze głębokie stawianie pytań. Ufam, że późniejsze rekolekcje i misje przyniosą jeszcze więcej owoców. No tak trzeba do tego podejść i ze spokojem, słuchajcie, ja to tak wciąż powtarzam, też przygotowując różne materiały, taki cykl robię, duchowość w czasie koronawirusa. Dawajmy nadzieję, dawajmy ludziom pokój, dawajmy po prostu ufność, bo Pan Jezus jest z nami i myślę, że to jest też jeszcze, dopowiem, taka nauka dla Kościoła, żebyśmy odkrywali te pozasakramentalne formy obecności Pana. No bo tu jesteśmy zmuszeni, tu mi się wydaje, że nagle zostaliśmy z taką słabą katechezą jednak dla dorosłych. Nie chodzi o katechezę jako spotkania dla garstki parafian, tak? Tylko chodzi o jasne takie ustawianie wiary też w Polsce, że no właśnie, że są różne formy pokuty, że są różne formy obecności Pana, że konieczny jest ten domowy kościół, ten rodzinny, prawda, czy ten online. To są te wszystkie formy, w których Pan też do nas przychodzi i to wykorzystajmy w czasie świąt, w czasie Triduum, czy Wielkiego Tygodnia wcześniej, tak? No i niech to zostanie, bo to będzie owocowało. Jeśli dobrze, to przeżyjemy, przyjmiemy i tak nam to zostanie w sercu. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu za rozmowę. Ksiądz Przemysław Sawa był dzisiaj moim i Państwa gościem. Dziękuję, no i życzę zdrowia i naprawdę jeszcze raz ze swojej strony też dołączam się do apelu. Zostań w domu, miej w ręce Pismo Święte, modlitwę podejmuj i Pan będzie z Tobą i też będą piękne święta, ale tak, jakie Bóg chce, a bardziej może posłuchamy w tym roku Pana Boga niż Pan Bóg nas. I z tym apelem Państwa zostawiamy, życząc spokojnego, dobrego wieczoru. Aneta Kuberska-Bębas, do usłyszenia. Duchowy GPS. Włączamy w każdy poniedziałek o 21:00 w Radiu M.